Przeczytajmy z Ewangelii Świętego Mateusza z Nowego Testamentu, 9 rozdział. Ewangelia Świętego Mateusza, 9 rozdział. Dziewiąty werset. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczajcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus: czyż mogę goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty w sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłuków, bo inaczej bukłaki pękają, winy wyciękają, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Amen. Kochani bracia, dziękujemy Bogu, że wysłał naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię. Nie tylko, aby zapłacił za nasze grzechy i aby zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, ale także, aby uczynił coś bardziej ważniejszego. Jezus Chrystus przyszedł i zabezpieczył nam, zagwarantował nam sposób i obiecał nam, że nas przemieni. I to jest właśnie Jego cel, aby zaprowadził nas do Królestwa Niebios i przed staniem się tego rzeczy, przed zakończeniem wszystkiego tutaj na ziemi, abyśmy widzieli samego siebie, jak się zmienia, jak się rozwija i ma postęp. I idzie z dobrego do lepszego. Przyszedł i dał nam sposób, w którym złączymy się z naszym niebieskim Ojcem. Pokazał nam sposób, poprzez który przychodzi łaska Boga do naszego życia i stajemy się społeczni boskości. I to Bóg zagwarantował dla każdego z nas z osobna. Przemienienie, które jest na nowo narodzeniem, zmianą życia i całkowite uwolnienie od uzależnień i od pragnień. Jedne pełne i mocne, które zmienia sposób myślenia każdego z nas osobna, bo to, co mam potrzebę, nie jest niczym innym, jak zmianą naszego myślenia. I myślenie znaczy, że sposób, w jaki myślę i jaki przyjmuję różne rzeczy. I to jest coś, co ma wspólnego z bezpośrednią decyzją, jakie podejmujemy w naszym życiu. I Słowo Boże pisze, że zachowaj swoje serce, bo z niej wychodzą źródła życia. I takie serce ma za cel Chrystus i takie serce zagwarantowało, aby nas zmieniło, jak będziemy chcieli iść drogą i za śladami, tak jak nas
nam opisuje w Ewangelii. I w tych właśnie wersetach, których czytaliśmy, jak ktoś zwróci uwagę szczególnie i zwróci swoje myśli, jest pewno, że zrozumie sposób ten, w który ktoś może się zmienić poprzez Pana. Jeden człowiek, Mateusz, celnik, zniewolniony poprzez uzależnienie do pieniędzy, uzależniony w złym rzeczach. I nie jest łatwo, by człowiek się uwolnił z takiego uzależnienia, bo pragnienie do pieniądze zabezpieczają mu rozkosze, dobroci ziemskie. I prawdą jest, że ciężko jest, aby ktoś mógł odejść od tego uzależnienia. Ale tak samo od innych uzależnień jest bardzo ciężko odejść, jak Pan go nie uwolni. Ale co znaczy, jak Pan kogoś uwalnia? Bo my od czasu do czasu mamy różnego rodzaju błędne decyzje w sobie. Że Pan uwolni nas jednym zdaniem albo jednym słowem, ale prawda jest całkowicie inna. Pan nie uwalnia nas jednym słowem albo jednym zdaniem, ale Pan nas uwalnia, jak my będziemy chcieli przywitać się i przyjąć Jego naukę. I zobaczymy od razu, jak to jest pokazane z łaski Chrystusowej. Mateusz jest jednym celnikiem i jest opisane o nim w Słowie Bożym, że siedząc przy cle jest opisane o nim. I mówi prorok Izajasz, że ci, którzy siedzą przy cieniu śmierci, światło zaświeciło na nich. Czyli dlaczego siedzącego pisze? Bo jest całkowicie zniewolony. Jest niemożliwe, aby coś mógł uczynić. Czyli usiadł na jednym krześle, wiedzą, że to nie jest poprawne, ale nie wiedzą, w jaki sposób mają się uwolnić. Jak ktoś rozczarowuje się, idzie i siada na jednym fotelu. Myślący, nic nie mówiący, bez możliwości, aby coś mógł zadziałać. I w takim stanie był Mateusz, zniewolniczony, na tym właśnie krześle. Był uzależniony w swoim uzależnieniu. Dla niego były pieniądze, dla kogoś innego może być pycha, dla kogoś jeszcze innego przeteczeństwo. Wiele jest uzależnień. I każdy z osobna nas może wiedzieć, od czego jest uzależniony, związany. Ale tematem jest, że Chrystus uwalnia, ale powinniśmy znaleźć i powinniśmy zrozumieć sposób, w jaki zmieniają się wszystko w nas w środku. I człowiek jest prowadzony, aby się zmienił i aby przyszedł do społeczności z Bogiem. Bo to jest właśnie to, czego pragnie Bóg. Jak to się stanie, wszystkie inne rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Czy choroby, czy problemy, czy trudności, czy nie wiem co jeszcze, jak człowiek złączy się z Panem poprzez Ducha Świętego, wszystkie inne rzeczy są mało warte. Jak więc człowiek zrozumie, co powinien uczynić i jaki jest przede wszystkim temat tego wszystkiego i pójdzie w poprawnym kierunku, wszystko inne jest tematem czasu. Czyli jest temat, abyśmy byli w dobrym kierunku. Jeżeli jesteś w dobrym kierunku, nie martw się. Wszystko inne jest tematem czasu. I ten Mateusz siedzi przy cle. I przychodzi Pan i wzywa go po imieniu. Bo Panu się podoba, jak woła swoich uczniów po imieniu. I mówi do niego: Mateuszu, pójdź za mną. Widzi jednego człowieka, który jest w niewolnictwie. Nie mówi mu: wstań, weź swoje łóżko i idź. Nie dotyka go, aby odeszło trąd z niego. Nie mówi jednego słowa i są wygonane demony.
Nie mówi mu jednego słowa, aby uwolnił się ze swojego uzależnienia pieniężnej. Dlaczego? Dlaczego nie wykorzystuje takiego samego sposobu, jak wy wykorzystujecie w cielesnych swoich chorobach? I mówi coś innego tutaj. Dokładnie, bo chce nas nauczyć, jak on leczy wewnętrznego człowieka. Inaczej działa na chorobach ciała, ale inaczej działa przy chorobach duszy. Choremu w ciele powie, weź swoje łoże i idź. Ślepemu powie, przejrzyj i dotknie go jeszcze. Do trędowatego powie, bądź oczyszczony i też go dotknie. Jednym słowem, jednym zdaniem. Ale jednak w chorobach duszy, w więzach wewnętrznych, człowiek nie działa jednym słowem, gdzie w jednym momencie uwalnia. Ale co czyni? Pokazuje mu sposób uleczenia, który jest inny co do chorób cielesnych. Jakie jest uleczenie, aby był uwolniony z tego uzależnienia? Idź za mną, pójdź za mną. Czyli pójście i uczenie i sama nauka jest ta, która go uwolni. Czyli chęć jego, aby poszedł za nim, to jest to, które go uwolni. I dlatego powiedział, pójdź za mną. Nie może Pan go uwolnić jednym słowem? Może, wszystko może uczynić Pan. Co chce, robi Bóg. Ale widzimy, że tutaj mówi mu, pójdź za mną. Czyli jak mam pójść za Tobą, Panie? Przecież jestem w tych więzach. Jak mam pójść za Tobą? Bo wzywasz ode mnie, abym poszedł za Tobą. Czyli co mam uczynić? Jak ma się to stać? Dlaczego nie uwalniasz mnie jednym słowem? Bo tutaj jest bardzo poważna chęć człowieka. I Pan Jezus Chrystus, Bóg nasz, chce Cię uczynić, abyś był współuczestnikiem tego cudu. Chce Cię ustawić, abyś był współuczestnikiem, współpracownikiem co do przemienienia Twojego. Bo nie jesteśmy tylko współpracownikami w dziele, ale jesteśmy też współpracownikami w przemienieniu naszym. I tego pragnie Bóg. I to jest nauka Jego. Nie są przyciski, że idę na modlitwę, modlę się, mówię, Panie, utnij mi tamto, zabierz mi to. Powstaję z modlitwy i mówię, Pan mnie nie uwolnił z tego i znowuż mam to, mam tamto. To się dzieje. To nie powiedział Pan, że ja, jeżeli masz na przykład jedno uzależnienie swój, tak jakbyś był chory w ciele, ale co Ci mówi? Pójdź za mną. Pójdź za mną. Co to znaczy pójdź za mną, Panie? Pójdź za mną znaczy, abyś ukochał dwie rzeczy. Abyś ukochał moje plecy i moje ślady. Te dwie rzeczy. Jak ukochasz te dwie rzeczy, zmieni się Twoje życie od fundamentów. Nie pokochasz moje cudy, tak jak tłumy, bo tłumy przychodzili do mnie, do Pana, bo raz dał im jedzenie w cudowny sposób, chleb i ryby, ale my nie jesteśmy tłumem. Chcę wierzyć, że jesteśmy uczniami Jezusa. Tłumy chcą widzieć cuda. Uczniowie nie chcą. Uczniowie też chcą, ale inne są cuda Pana, które urzeczywistniają się w tłumie, które nie są stałe w ich sercu, a inne są cuda, które czyni Bóg przy uczniach swoich, bo ukochali bardzo dosłownie Boga i to pozostaje w ich sercu. Czyli to, co się staje w naszym życiu, to, co nas naucza Pan, to czyni, aby stworzyć podstawy. I podstawy wewnętrznym człowieku
nie są ustawiane, jak oczekuję i oczekuję, abym zobaczył rzeczy w jednej chwili, w jednym mgnieniem oka, ale tylko jak ukocham chodzenie z Panem. Czyli co nam radzi dzisiaj Pan, aby spełniło się nasze przemienienie, abyśmy mieli społeczność z niebieskim Ojcem poprzez Ducha Świętego. Abyśmy ukochali sposób życia Jezusa Nazarejczyka. Tajemnicą przemienienia, zmiany, nowych rzeczy nie jest niczym innym, jak tylko abym ukochał sposób życia Jezusa Nazarejczyka. Abym nie szedł i czytał Słowo Boże i abym patrzył się na obietnicę. Wierz, uwierz i będziesz zbawiony ty i twoja rodzina. I ja wierzę i moja rodzina nie jest zbawiona. Czyli rozczarowuję się i mówię, czyli twoje słowo nie jest prawdziwe. Ja jestem teraz 10 lat w Panu, czytam ten werset, nic się nie dzieje. Dlaczego? Ja wierzę, co się dzieje? Jest coś krzywego? Albo może ja jakoś... Jaki to jest problem ten właśnie? Ale problem jest ten, że widzimy od razu na koniec, patrzymy się. Czyli w obietnicę. Na koniec obietnicy. Ale nie myślimy w ogóle, że jakie są warunki i jaka jest droga, abyśmy dotarli do tego momentu. Czyli ustaje się przy jednym wersecie. Proście i będzie wam dane, aby była wasza radość pełna, doskonała. I mówię to, Panie, jeszcze to, jeszcze tamto. I ani Pan nie wysłuchuje, i ani nic nie odpowiada. I teraz jak widzisz, że prosisz i nie odbierasz od Pana nic, zatwardza się twoje serce. Później patrzysz na prawo, na lewo, błędy przy żonie, błędy w swoich dzieciach, w braciach, diakonom, starszym kościoła i na koniec pastor. I później jesteśmy szczęśliwą rodziną. Ale jednak te rzeczy powinniśmy zobaczyć od strony Ewangelii, nie co do związku z obietnicami, bo przemienienie w naszym życiu nie uczyni tego obietnica, ani nie cud, ani nie proroctwo, ani też nie kazanie. Ale te przemienienie w naszym życiu uczyni nasza miłość co do sposobu życia z Jezusem Chrystusem. Czyli tutaj mówi, pójdź za mną. Co znaczy pójdź za mną? Aby szedł po śladach moich. Czyli... abyś uczynił to, co ja czynię. Czyli, Panie, co mam uczynić? Ja mogę uczynić cuda, tak jak uczyniłeś Ty. Mogę przemawiać w taki sposób, tak jak Ty przemawiałeś. Abym uleczał trędowaty, tak jak Ty. Mogę modlić się i mogę nocować codziennie w nocy, tak jak Ty. Mogę to uczynić ja. Mogę powiedzieć słowo, i może być wzbudzony z martwych, umarły. Nie mówię, abyś uczynił to, co nie możesz, ale uczyń to, co możesz. Czyli co uczyniłem ja, jak byłem na ziemi? Bo Pan na ziemi nie był wyróżniany tylko poprzez swoje cuda i poprzez moc słowa Jego, ale po pierwsze był wyróżniony i przedstawił się przed tłumem jako sposób życia Jego. Czyli Pan... przeszedł tutaj po ziemi uniżony. Nie wzywał chwały. Nie wzywał rozpoznania. Nie wzywał chwały. Nie chciał nic. Być wywyższony. Nie chciał być wywyższony. I zobaczymy tutaj coś dziwnego. Jak Pan przemawiał i szli wszyscy tłumy do Niego, On jak rozkoszował się w chwale tych ludzi, nie rozkoszował się, ale zobaczył dalej, że były dwie łodzie, 500 metrów od niego. I zobaczył tamtych ludzi przy tych łodziach smutnych. I czyli nie rozkoszował się w chwale tego tłumu, bo nie wzywał tej chwały. Ale celem jego było, jak będzie pożyteczny w bólu człowieczym. Czyli społeczność, którą miał, nie było nic wspólnego z tymi wysokimi, bogatymi, ale
zainteresował się biednymi, chorymi i nic niewartymi. Jaki był wynik? I dlaczego nam to mówi nam Pan? Abyśmy wzięli nasz wzrok z tych wielkich charyzmatów i abyśmy zwrócili nasz wzrok do życia, do sposobu życia Jezusa Nazareńskiego. Bo dobrze jest, jak prorokuję, dobrze jest, jak głoszę słowo, jak nauczam, wszystko jest dobre, ale nie jest to, co uczyni mnie, abym się przemienił, ale i to jest właśnie najważniejsze, jak się przemieni, jak się zmienię, powinienem się zmienić. Powinienem się zmienić. Jest potrzebą, abyśmy się zmienili, abyśmy zobaczyli chwałę Boga, abyśmy zobaczyli słowo, które stanie się ciałem. I to jest właśnie to podstawowe, bo słowo znamy. Dziękujemy za to Bogu. I wersety też znamy. I o wielkich rzeczach też słyszeliśmy, ale co innego jest, jak słuchasz, a co innego, jak widzisz. Co innego, jak jesteśmy świadkami napisanego słowa i co innego, jak jesteśmy świadkami wypełnienia się napisanego słowa. I tutaj jest temat nic nie inny, jak osobiste przemienienie na moje, aby zmieniło się moje serce w innego człowieka. I to nie jest automatyczne. I to nie jest z chwili na chwilę, że uklęknę, będę 3 godziny w modlitwie i się stanie. Nie, nie stanie się. To staje się, jak kontynuujesz. I Saul, nie zmieniło się jego serce od jednej chwili z drugiej, ale jak zdecydował uczynić to, co powiedział Samuel. Czyli przyjął nauczenie i prowadzenie. Tylko w taki sposób się przemienia człowiek. Nie ma innego sposobu. Czyli pójście za nim jest tym, czym go zmienia. Miłość do sposobu życia Jezusa Chrystusa. I dlaczego mówi Pan, pójdź za mną? Dlaczego nie mówi, idźcie razem ze mną? Dlaczego mówi, pójdź za mną, czyli patrzcie na moje plecy i patrzcie na moje ślady? Dokładnie właśnie dlatego, bo podstawy przemienienia i błogosławieństwa i nawiedzin łaski Chrystusowej są uniżenie. Pana nie patrzymy, na Pana nie patrzymy w oczy, nie patrzymy oblicze w oblicze jeszcze, bo nie jesteśmy jeszcze do Niego tacy sami. Przyjdzie godzina, że będziemy tacy sami jak On. Ale nie wiemy, co się stanie. Jedno wiemy, że chcemy być podobni do Niego i chcemy widzieć Go oblicze w oblicze. Wtedy, tak. Wtedy zobaczę Go oblicze w oblicze. Wtedy. Teraz jednak nie jest czas, abym Go zobaczył oblicze w oblicze. Teraz jest czas, jak nie będę wyróżniał jego oczu. Ale teraz jest czas, abym widział jego plecy i jego ślady. I Pan w taki sposób żył tutaj na ziemi. Bo abyśmy ukochali sposób życia Chrystusa jest wynikiem tego, że to, co chcemy każdy z nas, mówi Pan. Przychodzi godzina, że wszyscy mi pozostawicie. I zostawicie mnie samego. Ale ja nie jestem sam. Razem ze mną jest niebieski Ojciec. Dlaczego? Bo czynię to, co mu się podoba. Zobaczcie, co mówi. Czyli nie głoszę to, co się podoba. Ani nie robię cuda, aby mu się podobać. Ale co mówi? Czynię to, co mu się podoba. Czyli chodzenie Chrystusa, Jezusa Nazarejczyka tu na ziemi było jednym chodzeniem, który miał jeden cel. Aby stworzył radość niebieskiemu Ojcu. I dlatego, że właśnie miał tą troskę w swoim życiu, niebieski Ojciec był zawsze razem z Nim. I czyli jak ja będę chciał tą rzecz i moja troska będzie, jak będę uczyniał, aby mu dać radość,
I to nie jest, abyśmy czynili przykazania, ale za każdym razem, jak będziesz czynił coś, pomyśl, to, co chcesz uczynić, da radość Twojemu Ojcu. Jak tak, jesteś blisko, abyś skosztował łaskę Boga. I wtedy będziesz widział zmiany w swoim życiu, w swoim chodzeniu. I wtedy zrozumiesz, co znaczy otwarty głośnik z niebem. Bo co innego, jak masz doświadczenie? I co innego, jak masz doświadczenie? Co to znaczy? Co innego, jak ktoś ma niektóre doświadczenie z Panem, jako wynik miłosierdzia Pana w naszym życiu, a co innego, jak ktoś ma doświadczenia z powodu codziennego związku razem z Nim. Ja mam doświadczenia codzienne z moją żoną. Dlaczego? Bo żyjemy razem. Mamy związek miłości. Współmałżeński. Erotyczny. Miłosny. I dlatego, bo jest właśnie ten wąski związek, mogę Wam mówić o różnych doświadczeniach razem z nią. To nie są doświadczenia rzadkie, że powiedział mi coś, podziękował, że ja to będę świadczył. Też jest dobre. Co innego, i tutaj mówimy o wzrastaniu w związku z Panem. To jest właśnie przemienienie. Tam prowadzi przemienienie. Abyś wzrosł związek nas z Panem. Do tego momentu my byliśmy ograniczeni i dziękujemy też za to Bogu, bo jest zapisane, jak w tych małych rzeczach będziesz wierny, wiele Ci dam, ale do tego momentu jesteśmy ograniczeni do doświadczeń mało, bardzo ważnych i one nas trzymają z Chrystusem. Ale wzrost naszego związku z Panem przygotował nam coś jeszcze lepszego. Doświadczenia codzienne, które mają do czynienia, które wypływają w związku z Panem Młodym. I to, aby się stało, nie jest tematem, abyśmy ukochali charyzmy, modlitwę albo studiowanie Słowa Bożego i to wszystko, bo myślę, że to wszyscy czynimy. Ale nie doprowadził nas Bóg do stałego takiego związku, ale tam, gdzie nas poprowadzi do stałego związku, jest, abyśmy ukochali sposób życia Jezusa Nazyrejczyka. Co czynił Jezus Nazyrejczyk w tym właśnie momencie? Czyli powiedział, pójdź za mną. I wskazuje mu sposób, aby uwolnił się z tego siedzenia przy tle. Do tego momentu on nie mógł nic uczynić. Teraz jednak, gdzie słucha sposób, wysłuchuje ten sposób, w którym uczy się, poznaje, jakie jest lekarstwo i Pan pokazuje drogę, otwierają mu się myśli. Nie ma skarg i mówi, dlaczego nie mówisz słowa, bym był uwolniony? Dlaczego nie mówisz jednym wzrokiem, jednym schyleniem ręki? Możesz mnie uwolnić z tego uzależnienia. Zrozumiał i przyjął, jeszcze więcej możemy powiedzieć, że przemiana w jego życiu stanie się tylko poprzez naukę i przyjmuje to. Nie zgarsza się i nie zatwardza się, że komuś dał Pan uzdrowienie poprzez jedno słowo. Przyjmuje inny plan lekarza, inny sposób leczenia. Przyjmuje to. Inne rzeczy dajesz na serce, inne lekarstwa dajesz na żołądek, inne na raka. Przyjmuje, czyli Mateusz, ten sposób leczenia i tą poradę. I rozumie, że pójście za nim jest gwarancją, że zmieni się jego życie. I zobaczcie, co się dzieje. A on wstał i poszedł za nim. On powstał. O, sam powstał. Nie powiedział mu Pan, wstań, weź swoje łóżko i chodź. Pan mu dał jedno zaproszenie, pokazując jemu,
I czym może, jak się stanie uleczenie? Przyjął on to i powstał sam. Zobaczcie, bracia, zważmy na to uwagę. Przyjął to sam, ten sposób leczenia. Nie zatwardział i powstał sam. Jaki to jest ten sposób uleczenia? Jak człowiek to przyjmie, wtedy powstanie. I dlatego mówi Słowo Boże, że nie ciesz się wrogością, bo jak upadnę, znowuż powstanę. Powstanę znowuż. Wiele razy modlimy się, ja to też uczyniłem, aby mnie podniósł Pan. Abym go uczynił, aby go aby mógł wstawić na nogi Pan. Nie znaczy to, nie jest to dobre. Ty powinieneś sam powstać. A jak powstanę? Jak przyjmę sposób uleczenia, który daje Pan. I to jest to. I dlaczego Pan tego nie uczyni sam? Bo Pan dał nam swobodę. Uczynił nas wolnymi. I dlatego, że oprócz wszystkich tych rzeczy chce, abyśmy współuczestniczyli tak samo my w uleczeniu naszym, ale i w naszym przemienieniu. I dlaczego to czyni Pan? Bo jest uniżony Jezus Nazarejczyk. Nie chce wziąć sam chwałę, która mu należy się. Chce tak samo dać trochę z tej chwały, ze swojej chwały, także trochę Mateuszowi. Mateuszowi, celnikowi. Z powodu jego cała Jerozoloma płacze. Tyle rodzin zniszczył. Jakie dziwne rzeczy czyni Jezus Nazarejczyk. I te właśnie dziwne rzeczy, które uczynił, było gwarancją obecności Ojca w jego życiu. I dlatego my powinniśmy pokochać sposób życia Jezusa. I pisze niżej, gdy siedzieli wielu celników i grzeszników, przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Pan pokazuje mu sposób. Daje mu jedno zaproszenie. Od Niego zależy, czy przyjmie to zaproszenie. Całe szczęście dla Niego. On przyjął to zaproszenie. I po zaproszeniu i później po przyjęciu sposobu uleczenia, co się dzieje? Po tym przyjęciu rozkoszuje się, czci Chrystusa. Czyli jaka cześć? Jak wyrażana jest cześć Chrystusa do uczniów? Siedział razem z nimi. Jest czymś większym, aby jadł ktoś z Chrystusem. Jest jakaś większa cześć, aby siedział przy jednym stole i obok ciebie siedzi Jezus Chrystus. Obecność Jego jest w twoich piersiach, w twoim otoczeniu. Jest coś większego. I ta obecność jest widoczna. Jak ktoś chce uczcić kogoś, co mówi mu? Przyjdź do mojego mieszkania i zjemy razem. Mówi prezydent demokracji. Zaproszony został na wieczerzę, aby uczcić jakiegoś dostojnego gościa. Czyli cześć daje Chrystus. Chrystus komu? Mateuszowi. On uczynił, że cała Jerozoloma płakała. Nie interesuje teraz już Pana ta rzecz. Czci go obecnością swoją w jego domu tylko dlatego, że przyjął bez żadnego słowa sposób uleczenia. Zrozumiał, że nie jednym słowem, ale kontynuacją wchodzeniu zmieni się jego życia i zobaczy chwałę Chrystusa. Bo tłum poprzez jedno słowo zobaczyli chwałę Chrystusa na krzyżu i chcieli, aby był uwolniony Barabba. Uczniowie jednak Pana mieli jednak inne pójście. I Mateusz zobaczył chwałę Chrystusa jako uczeń. I później zaczął się rozkoszować na osobności. Jest coś większego, abyś rozkoszował się na osobność z Chrystusem. Czyli siedzi Pan razem z celnikami i grzesznikami.
I to czyni, że faryzeusze coś mówią. Co on ma wspólnego z grzesznikami i celnikami? Nie wie, kim oni są. Nie wie, co oni uczynili. I to nie jest tylko to, ale nawet jest z nimi. Nie wie, że te jedzenie, które je z nimi, są pokarmem skradzionym, że jakieś rodziny płakały, że oni teraz tutaj jedzą to jedzenie. Jak Pan siada i ma społeczność z ludźmi niesprawiedliwymi i złymi i ma wspólność z dobrami i tymi, które były skradzione? Ja bym nie usiadł nigdy. Ja nie pozwolę sam sobie. Jak to czyni właśnie brat tą rzecz? Jednak, kochani bracia, Pan, który zna wszystkie serca, jest Bogiem i Słowem. Zna lepiej od nas wszystkich to, co nam dzisiaj mówi, że aby zmieniło się życie jednego człowieka, zmieni się tylko poprzez dobre rzeczy i nie w inny sposób. Oni mają zły zapach. Ich sposób życia nie jest dobry, brzydki, jest brudny, jest grzeszny. To jest właśnie odpowiedni lekarz. Ten, który przyjmie ten smród tych brudnych, bo tylko w taki sposób może ich uleczyć. Bo jak jest jeden chirurg, który brzydzi się ran i zapachu, wtedy nie będzie mógł nigdy zrobić operację choremu. Dlaczego nam to mówi Pan? Że powinniśmy przyjąć sposób życia naszego Pana, abyśmy mieli zawsze koło siebie Ojca. Powinieneś przyjąć ten smród tego, który Ci przeszkadza, abyś mu się pokazał pożyteczny, abyś mu był przydatny. Jeżeli chcesz czynić dobre rzeczy, które podobają się Bogu, jak nie chcesz być nigdy sam, aby Cię nie sądziło Twoje serce, a ten nie idzie dobrze. Powiedziałam mu drugi raz, a on nie rozumie nic. I on przez cały czas nie zmienia się w ogóle. Nic się nie dzieje z nim. Nie poprawia się. Pan jednak nie powiedział, że nie poprawiają się. Mówi niżej trochę. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Jak pasi się na tych ludzi nasz Pan? Abyśmy zobaczyli, w jaki sposób powinniśmy się patrzeć tak samo my na nich. Patrzy się na nich jak na obrzydzenie? Nie. Ale jak się na nich patrzy? Patrzy się na nich jak na chorych. Jak patrzysz się na swojego męża, który jeszcze nie wierzy? Jak patrzysz się na swojego brata, który jeszcze chodzi w dwóch usposobieniach? Jak się na niego patrzysz? Na swoje dziecko, które cię nie wysłuchuje? Jak się na niego patrzysz? Nie ustaje się w Słowie Bożym. Nie ma boju duchownego. Jest łatwo, abyśmy uczynili doświadczeń, abyśmy świadczyli, abyśmy mówili. Rozwiązanie możesz dać. To, że mówisz, co niedobrze robi, dasz mu coś dobrego. To, że oddalasz się od niego, że odwracasz się do niego plecami, bo jak go sądzisz i mówisz, co nie czyni, wtedy odrzucasz go i on to rozumie, bo on nie jest niemądry, nie jest głupi. Duszę ma w sobie, ma tak samo rozum. Rozumie. Pan jednak Mateuszowi postarał się, aby zmienił mu chodzenie. Dlaczego? Bo pokazał mu sposób z jednej strony, ale i po drugiej strony nie pozostał tylko w sposobie, ale i go odwiedził. Czyli poszedł blisko niego, poszedł i zjadł z nimi. Poszedł i wytłumaczył mu. Usiadł koło niego i dał mu wiadomość, że ciebie kocham, że ciebie rozumie,
Nie jest łatwo, byś poszedł za mną, nie jest łatwo, abyś uczynił moją wolę, nie jest, że ja Ciebie nie rozumiem, dlatego usiadłem koło Ciebie, abym Ci pomógł, jak patrzy się Chrystus na samego siebie. Bo teraz zobaczcie, co powinniśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na dwie rzeczy. Jak patrzymy się na drugich, ale jak patrzymy się na samego siebie. Tych drugich nie patrzy się Pan jako, jako zdrowych, ale jako chorych. Ale szczególnie samego siebie, nie patrzy się Bóg na samego siebie jako na sędzie, ale jako lekarz, jako siostra w szpitalu, pielęgniarka. Mi została dana, abym sądził każde ciało, ale zapomina o tym, nie upiera się na tym. Daje na bok tą rolę, którą dał mu ojciec. I co czyni? Stara się dać odpowiednie lekarstwo. Panie, ja przyszłem powiedzieć mu prawdę, przeczytam mu, zobacz, co pisze Słowo Boże, co pisze tam. Dobrze. I Georgię zawieźliśmy do lekarza. I lekarz chciał włożyć jej coś do ucha i przestraszyła się. I lekarz czyni dobrze, dobrą rzecz, ale jak zobaczyło dziecko, że chcesz mu włożyć coś do ucha, przestraszyło się. Czyli jak my wykorzystujemy Słowo Boże? Jak przybliżamy się do kogoś, który ma potrzebę? To nie jest, że to, co chcesz mu powiedzieć, że to, co chcesz mu powiedzieć ze Słowa Bożego jest kłamstwem. To nie to o to chodzi, ale Pan tutaj odwiedza tych ludzi z wielką łagodnością i wyrozumiałością. I siada i jest z nimi. I nie wyśmiewa się z nich. Bo pisze, mówi, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Czyli chcę nawiedziny Pana. I czekam 2-3 godziny w modlitwie i wynik jest zero. 2-3 dni post i nic się nie dzieje. Nie jest zapisane, Panie, i teraz idziemy tam, co jest zapisane. Nie jest zapisane, że jak wezwiemy Cię z całej duszy, z całej siły, od razu mnie znajdziecie. Ja tutaj już tyle dni Cię wzywam, już tyle poszę. Pościsz, modlisz się, ale nie twierdzisz, że jesteś chory. Powinieneś wiedzieć, że ja nie odwiedzam tylko tych, którzy modlą się i poszczą. Nawiedzam tych, którzy modlą się i poszczą, bo poprzez to pokazują mi swoje choroby, swoje błędy. Dlatego Ezdraszowi będzie przyjęte te całopalenie, które dawali synowie Izraela, bo dawali to jako winni dawali tą ofiarę. Nie, że oni mieli tą rację, nie, że oni mieli, że oni czynimy wolę Boga, że my jesteśmy w prawdziwym kościele i zważajmy na tą chlubę, bo inni też mieli chlubę, która nie była warta. My mamy ojca Abrahama i my tak samo jesteśmy podobni do nich, jak mówimy, że my jesteśmy w prawdzie. Tak, jesteśmy w prawdzie, tak samo jak tamci byli dziećmi Abrahama, ale ta chluba nie była czymś dla nich pożytecznym. I pomimo, że znali je słowo, przyszło słowo w ciele i nic nie zrozumieli. I jestem w niebezpieczeństwie teraz ja, że znam Słowo Boże, ale nie rozkoszuję się w ogóle w łasce. Dlaczego? Bo nie przybliżam się do Pana jako winny. Nie przybliżam się jako chory. Panie, włóż rozum mojej żonie. Zrób, aby zrozumiała swoje błędy. O sobie samym nie powiesz nic. Ja moje sumienie nie kontroluje mnie w niczym, moi bracia, tak. Ale chcesz jeszcze, nie, że nie jestem sprawiedliwy? Dlaczego tak mówimy? To, że sumienie twoje się nie kontroluje, jeżeli przestaniesz przy tym, czyli nie masz potrzeby nawiedzin, czyli jesteś w porządku. Do czego potrzebujesz obecność Boga? Nie mówiłem tak, ale jednak, bracia, nawiedziny Pana jest ugwarantowana, jeżeli jesteśmy chorzy. Nie jest nic innego. Dobrze są te charyzmy,
będziesz pracował przy swoim darze, ale jako winny, jako chory. Są warunki. Nie, powiesz mi, nie może Pan zbudować swój kościół poprzez kogoś, który w swoim osobistym życiu nie jest tak, jak powinien być. Tak, mógłby. Wykorzystał Balaama, który był chciwy. I w czym było mu to pożyteczne? I tak samo jednego osła wykorzystał. I nawet kwiaty w polu, aby nauczały. I widziałeś, że kwiaty nauczają. Ja myślałem, że tylko w kościele charyzmy nauczają. Ale tak samo i mrówki nauczają. Idź i zobacz, Leniu, jak pracują mrówki. Co znaczy to? Że ja mam jakieś charyzmę, dar, że to mi pomaga w moim przemieniu? Nie. To, kochani bracia, które pomaga w przemieniu moim, jest to, że przyjmuję, że jestem chory i że pokocham sposób życia Jezusa Nazarejczyka. Nie, żebym ukochał sposób życia chrześcijański, bo to może być ogólne, ale sposób życia Jezusa Nazarejskiego. I dlatego mówi, bo przystali tylko przy słowie. Co, bracia, mówi słowo? I tak mówili faryzeusze. Co mówili słowo? Co mówiło słowo? Nie jest napisane, nie jest napisane tamto. Tak jest napisane. Idźcie i zobaczcie i nauczcie się. I nauczcie się, mi mówi. Nie wiemy o tym. Nie wiemy. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Idźcie i nauczcie się. Gdzie pójdę się nauczyć tego? W Słowie Bożym. Wy mówicie, mówi im Pan, że ja czynię źle według Słowa Bożego, który jak nawiedzam grzeszników, idźcie do Słowa Bożego, że to, co czynię, nie jest na zewnątrz od Słowa Bożego, że miłosierdzie nie jest na zewnątrz od Słowa Bożego i dlatego mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiarę. Jaka jest kontynuacja miłosierdzia? Poznanie, a nie całopalenie. Chcesz mieć poznanie Pana, chcesz mieć poznanie, jak żywy jest, jak żywy, jak mocny jest. Chcesz mieć poznanie, jak Cię kocha. Miłosierdzie chcę, a nie ofiarę, abyś dotarł do poznania, a nie do całopalenia. I dlatego idą uczniowie Jana. I co mu się pytają? Mówią mu... Uczniowie Jana, oni powinni być bardziej w poznaniu rzeczywistości, ale oni tak samo mają ducha faryzeuskie. Dlaczego my, zważcie na to, czyli jest chluba w czymś i faryzeusze, pościmy wiele razy, a uczniowie twoi nie poszczą? I tutaj jest ten, który się usprawiedliwia. To jest ten, który nie twierdzi samego siebie, że jest chory. I tutaj jest pokazane, kogo nie nawiedza Pan. Ten, który pokazuje rzeczy, które powinny być w ukryciu. Co powinno być w ukryciu? Ty, który dajesz miłosierdzie, aby nie wiedziało prawica, co daje lewica, bo ojciec twój widzi w skryciu i odda ci widoczności. To, co czynisz, jednak w skrytości, wtedy Pan widzi i odda ci widoczności. Jak pościcie? Nie mówcie, że pościcie, abyście byli... I nikt nie wie, że wy pościcie. Oni tutaj robią całkowicie to odwrotnie. My pościmy. Ja, kochany bracie, modlę się 2 razy w tygodniu. To dla chwały Boga to mówię. I modlę się w drugiej i o trzeciej godzinie w nocy. I to mówię dla chwały Boga. I to powinno być rzeczy, które są czynione w skryciu. A oni to pokazują. I mówią. Pokazują to. Nie mówią, że ja jestem dobry. Nikt z nas nie mówi, że ja jestem z Panem bardzo dobrze. Jestem w Jego przykazaniu? Żaden. I nawet jeżeli to wierzy, nie będzie to mówił, ale pokazuje to Jego sposób działania. My pościmy, mamy
prawdę i Słowo Boże wiemy, ale ci nie czynią nic z tych rzeczy. Czyli po jednej stronie mamy chlubę w samym sobie, a po drugiej stronie mamy skazywanie drugich. Ale Pan, że jest bardzo dobry i nie kocha tylko grzeszników, tych, którzy śmierdzą, celników, ale kocha tak samo faryzeuszów i pysznych. Co czyni teraz? Znowuż i mówi nie z groźbą i uczy ich. Nie mógłby ich rzucić pieruna i mógłby ich spalić, bo go kontrolują. I mówią, dlaczego twoi uczniowie tego nie czynią? Czyli uczą go. Czyli mówią mu, że nie czyni dobrze swojej pracy. W tej godzinie, jakby mi tak mówili, ja bym myślał, że co ty mówisz do mnie, ja jestem tutaj przewodniczącym i mam to co napisane w Słowie Bożym i jestem wywyższony. Ale nie czyni tak Jezus. Ale co im mówi? Chodźcie, powiem wam coś. Mówi im w miłości. Porozmawiamy o tym. Z pokornością, w łagodności. Powiedzcie mi, mnie nie przyjmujecie, że jestem nauczycielem. Jana jednak przyjęliście, bo jesteście jego uczniami. Tak, jesteśmy. Czyli mówicie, że dlaczego nie poszczą uczniowie? Jeżeli pan młody jest koło nich, jest możliwe, aby oni pościli. Jan, jak był koło mnie, pościł czy radował się? Nie mówił wam Jan, że oblubieniec ten, który stoi obok mnie, raduje się bardzo, bo słucha jego głos. W jaki sposób oni mogą się smucić? Bo ja jestem tutaj. Ale powiem coś wam jeszcze. I tutaj, kochani bracia, zważmy na to uwagę. Sposób, w którym czynimy, rządzimy w naszym życiu. Mówi, pisze. Nikt nie wstawia w starą szatę łaty sukna nowego. I tutaj tyczy się do postu. Stara się, aby im pokazać, dlaczego jego uczniowie nie poszczą. I dlatego właśnie tutaj daję ten przykład. Powiedzcie, jest możliwe, aby ktoś mógł dać nową łatę w jednym starym stroju? Jest możliwe, aby wina młodego wlać do starych bukłaków. Będzie większe zgorszenie. I zgorszenie bukłaki niszczeją. Czyli co im mówi? Nie możesz naciskać na kogoś, aby starał się w działaniu duchownym, abyś dał mu ciężar duchowny, jak od chwili, jak się nie zmieniło jego życie, jak się na nowo nie narodził. Jak w sposób? Oni szli za tobą, są w kościele. Nie znaczy, że jak ktoś jest w kościele, że zmienił się i że zmieniło się jego życie i zrozumiał wszystko. I ciśnie swoje dziecko, że bądź w modlitwie godzinę, bo będzie porwanie kościoła i słucha dziecko o modlitwie, i jest chory, bo nie chce słuchać o modlitwie. Idź, czytaj Słowo Boże. Przepraszam, nie powinienem mówić mu, żeby modlił się, żeby czytał Słowo Bożego. Powiem mu, że powinien czytać Słowo Boże, że powinien modlić się. Powiem mu to. Ale w jaki sposób? Idź koło niego i usiądź. Weź go w ramiona. Idź z nim na spacer. Daj, aby zrozumiał, że rozumiem jego niemoc, aby to zrozumiał. Idź i daj mu do zrozumienia, że powoli stanie się tak. I powiedz mu raz, nie mów mu od rana do wieczora o tym. Stanie się jeszcze gorzej. I jak stanie się jeszcze właśnie ta gorsza rzecz, wtedy związek was zniszczy się i nie będzie chciał ci widzieć. To, co mówię mu, jest błędem? Nie. Nie jest, że winne jest wino. Wino jest młode, jest bardzo dobre, smakowite. Ale tak samo łata też nie jest winna. Ale kto jest winny? Ten, który go wkłada. I dlatego mówi, do wina młodego nie wlewaj do starych bukłoków, bo będzie jeszcze zgorszenie większe. I w jaki sposób to uczynię? W jaki sposób się do niego przybliżę?
mówi Słowo Boże, abyście byli gotowi do świadczenia, do wytłumaczenia się dla wszystkich tych, którzy wzywają z was, od was słowo nadziei. Czyli jak nie przyjdzie ktoś wezwać ode mnie, ja mu nie powiem nigdy, ty jesteś winny, że on cię nie wzywa, bo nie zaprasza go sposób twojego życia. Nie przyciąga go sposób twojego życia. Nie jest temat, że będziemy rozdawali ulotki, gazetki chrześcijańskie. Wszystko to jest dobre, ale to nie jest to. Tematem, jaki jest temat? Aby przyszedł i aby wezwał ode mnie słowo nadziei. Czyli coś widzi w moim życiu, coś, co nie mają inni. I jak widzisz coś w moim życiu, że coś... co mają wszyscy inni, co się zapyta mnie? Czyli jak się nie pyta mnie, jest to, bo nie zakościłeś go. Nie przyległ do ciebie. I wiecie, kiedy przychodzi człowiek? Jeżeli jest ładny człowiek. Kiedy jest ładny człowiek? Piękny. Jak mówi, chodź, zobaczysz, co pisze w Mateuszu, zobacz, co pisze w liście do Piotra, to nie jest wtedy piękny. Jest wtedy, jesteś ty najpiękniejszy. Czyli nie ma najpiękniejszego. Ty jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich. Dlaczego? Bo masz niebieskie oczy, bo masz piękne włosy, bo jesteś wysoki. Nie. A to dlaczego? Bo łaska wylewa się z twoich ust. Czyli grzesznikowi, Mateuszowi, poszłeś i usiadłeś razem z nim, wziąłeś go w ramiona, zjadłeś z nim z tych, co oni... skradli. Przyjęłeś, aby usiąść koło niego i abyś wąchał jego smród. Zrozumiałeś, dałeś mu do zrozumienia, że sposób jego życia nie jest dobry, ale ja tutaj jestem, aby ci pomóc. I w taki sposób powinniśmy patrzeć się jeden na drugiego. Jesteśmy strażnikami naszych braci, ale to wszystko tylko poprzez uniżenie i poprzez pokorę. Ty jesteś najpiękniejszych ze wszystkich ludzi, bo łaska wylała się z twoich ust. I wynikiem tego, dlatego Bóg ci pobłogosławił na wieki. Zobaczcie, co pisze. Nie pobłogosławił cię w godzinie, w której czyniłeś tą rzecz. Nie jest doświadczeniem chwilowym, ale pobłogosławił cię na wieki. Jest doświadczeniem kontynuowanym. Błogosławieństwem kontynuowanym, nieprzerywanym. Co więc jest to, co nas zabezpiecza? Błogosławione doświadczenie. Błogosławiony związek z naszym Ojcem. Piękność. I ta piękność przychodzi, bo łaska wylała się z twoich ust. Pan niech nas to błogosławi. Łaska wylała się z twoich ust.